Krzyż Jezusa Chrystusa to wskazówka, że mamy pośrednika. Jakiego pośrednika? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat moc krzyża Jezusa Chrystusa, konkret krzyża. Na tym się skupiamy. Dlaczego? Bo od 2000 lat ta propozycja płynąca z serca Ojca jest dostępna dla każdego, kto uwierzy. W pierwszym liście Jana czytamy w drugim rozdziale, że choćby ktoś zgrzeszył, to mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Mamy rzecznika wobec Ojca. Niezależnie jak bardzo grzeszne jest Twoje życie, niezależnie ile zła jest w Twoim życiu, jeżeli dzisiaj chcesz z tym złem zerwać, jeżeli chcesz zwrócić się do Boga, to Jezus Chrystus jest drogą pewną, skuteczną i jedyną. I słuchajcie, mamy rzecznika wobec Ojca. To jest takie ważne, że mamy kogoś, kto przemawia w imieniu wszystkich zasługujących na potępienie. A tym kimś jest Jezus Chrystus. I są jeszcze fragmenty w Hebrajczyków w 8, 9 rozdziale, w Galatów w 3 rozdziale, w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem. Pośrednik to jest ktoś, kto stoi między dwiema stronami transakcji. I tak samo Jezus Chrystus staje między Tobą a Bogiem. Między mną a Bogiem Ojcem. Jako pośrednik, jako ten mówi, tak Ojcze, Michał sam z siebie jest grzeszny, jego natura jest skażona grzechem, ale Michał uwierzył mi, w związku z tym dostał nowe życie, a to, co ja wysłużyłem dla niego na krzyżu, staje się jego udziałem. I Ojciec patrzy na nas z uśmiechem i wie, że ja jestem usprawiedliwiony dzięki ofierze, dzięki męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wow, dlatego słuchajcie, to jest takie ważne, dlatego że jesteśmy uczeni różnych akcentów duchowości. Szacunku dla osób świętych, szacunku dla przeróżnych postaci biblijnych, szacunku dla Matki Jezusa, dla wielu bohaterów wiary. Fantastycznie, ale Słowo Boże, a od Niego zawsze zaczynamy, mówi, że mamy pośrednika w Jezusie Chrystusie. Mamy tego pośrednika. I to jest cudowne, że możemy też korzystać ze wsparcia, pomocy, modlitwy innych osób, z ich wzoru wiary. Cudownie, ale to Jezus Chrystus jest pośrednikiem. Mamy to! To On jest pośrednikiem, jak mówi list do Hebrajczyków, nowego i lepszego przymierza. To On, Jezus Chrystus człowiek, jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Mamy pośrednika w Nim. Słuchajcie, droga jest otwarta. Możemy być tego pewni, możemy się tym cieszyć. I uwielbienie Jezusa, prawdziwe uwielbienie Jezusa, nie odbiera nikomu innemu chwały. Dlaczego? Bo chwała należy się tylko Bogu. Jeżeli ktoś chce zagarniać chwałę dla siebie albo spychać ją na inne osoby, no to mamy problem, bo to Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Panem. To Jezus Chrystus jest osią chrześcijaństwa. On jest tym, który jest w centrum Kościoła. Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Wow! Mamy więc rzecznika wobec Ojca. Mamy pośrednika. Zachwyćmy się tym, zachwyćmy się Nim i uwielbijmy Go. Ufając Mu i ciesząc się, że w Jezusie Chrystusie nasze grzechy są nam przebaczone. Mamy dostęp do Ojca, mamy dostęp do tronu łaski, że w Jezusie Chrystusie nie ma już potępienia, że w Jezusie Chrystusie mamy przebaczenie grzechów, mamy usprawiedliwienie, mamy drogę do Ojca otwartą, mamy zbawienie, różne Jego przejawy i uzdrowienie myśli, i uwolnienie od wrogów, uwolnienie od przekleństwa, uwolnienie od ubóstwa. To wszystko, relacje z Ojcem mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego łasce, więc pokornie, z wdzięcznością i miłością możemy to przyjmować. Tyle na dziś w takiej pigułce. Frajda życia z Bogiem. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw swój komentarz, zostaw polubienie i udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.